rozminęły się drogi prawa i zdrowego rozsądku, jakiegoś logicznego myślenia. Całkowicie te drogi się rozjechały urzędnikom. No ale tu do budynku, do garażu nie mam wjazdu. Jest przed naszym wjazdem na naszą posesję zrobiony chodnik z wysokim krawężnikiem i na tą chwilę nie mamy połączenia z drogą krajową. Państwo Duszkiewicz mieszkają na skraju, a zarazem na początku Gościszewa w powiecie sztumskim. Od wielu lat zmagają się z zarządcą drogi krajowej, który w ich ocenie z premedytacją utrudnia im życie. Najpierw musieli walczyć o chodnik. Po wielu latach można by mówić o sukcesie, gdyby nie drobne ale. Przy poprzedniej modernizacji drogi krajowej, kiedy to prosiliśmy o wykonanie chodnika, chodnik został wykonany, ale z drugiego końca wsi, gdzie po jednej stronie już był, więc zrobiono po drugiej stronie chodnik. Nas nie uwzględniono. Ja chciałbym podkreślić złośliwość tak. Urzędników z Generalnej Dyrekcji. Ewidentne. Jak zapytaliśmy tu kierownictwo, wykonawców i przedstawicieli z Generalnej Dyrekcji, to tak, wjazdy tam, gdzie są, to tam będą zrobione. I w tej chwili doszło do absurdu, że wjazdy są donikąd porobione. W kilku miejscach wjazdy są donikąd. Ja chciałem sobie sam zrobić wjazd tutaj, nie? Był rów. Mówię, położę ze dwie, te betonowe te rury i się zasypie, no i będzie, no ale mówi, po co masz to robić, mówi człowieku, jak później będą robić, będzie, że to na dziko, że to będą, mogą być problemy. Pan Mieczysław i tak jest w komfortowej sytuacji. W tym momencie wjazd do jego posesji jest od prawej strony. Na sąsiednią działkę niestety osobnego wjazdu już nie ma. Zero empatii w stosunku do mieszkańców. Nowy chodnik został położony w grudniu 2018 roku. Właściciele gruntów nie potrafią zrozumieć, dlaczego wtedy nie wyprofilowano wjazdów z drogi krajowej do prywatnej posesji. W odpowiedzi od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad słyszymy, że małżeństwo nie dopełniło wszystkich formalności, dlatego dojazdy nie mogły być wybudowane. Ja bym się właśnie chciała dowiedzieć konkretnie, o jakie formalności chodzi, bo na dzień dzisiejszy nie wiem. Jak jakiegoś pismo nie wpłynęło do Generalnej Dyrekcji, nie ma sprawy, ja jestem skłonna napisać w tej chwili pismo i przedstawić im, bo pisałam 12 lat temu pisma, nazbierałam teczkę różnych korespondencji i w tej chwili tu jest masę dokumentów, pism, które mamy się dostosować i napisałam kilka o prośbę, nawet o obniżenie krawężnika. To odpisano mi, że obniżenie krawężnika to jest jednoznaczne z zrobieniem wjazdu. I niestety nie można tego wykonać. Ja nie chcę, żeby oni mi więcej dokładali, tylko żeby wyprofilowali ten chodnik do wjazdu, nie? Jeżeli wuj państwa Duszkiewicz odgrodziłby dojazd do działki, to małżeństwo nie miałoby nawet dojścia do chodnika, nie mówiąc już o ewentualnej konieczności dojazdu przez straż pożarną czy karetkę. Dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jednak nie jest to wystarczający argument. Na nasze pytanie odnośnie braków formalnych rzecznik już nie odpowiedział. Nie wiem, dlaczego jesteśmy tak traktowani. Pod budowę chodnika mieszkańcy musieli oddać część swoich gruntów. Jak twierdzą, do dzisiaj nie otrzymali żadnych konkretnych informacji na temat należnej rekompensaty. Na dzień dzisiejszy ci, którzy tu zostali wywłaszczeni wzdłuż tego chodnika, nawet nie wiemy za ile, kiedy, co i jak, jakiekolwiek czy pieniążki będą za to wypłacone. Czy kiedyś sprzedam to w ogóle, czy zagrodzę, no i nie będą mieli wjazdu ci ludzie.